Wałgę w naszej skromnej bibliotece. Pan Jerzy Wałga jest rusznikarzem. Wyczytałam, że jest to ostatni rusznikarz w Europie. I pan Jerzy dzisiaj nam opowie o swojej pasji, o swoim warsztacie, o historii w ogóle Cieszynki i całym warsztacie rusznikarstwa. Zapraszam. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jeżeli chodzi o tego ostatniego rusznikarza, to tak się składa, że być może, że niekoniecznie tak będzie, bo przyjdę tutaj syna, który właśnie też wkłada się w arkana właśnie tej działalności. No, drodzy Państwo, cóż powiedzieć. Rzemiosło cieszyńskie od dawien dawna zaistniało na mapie kraju i na mapie Europy z tymi wyrobami. Od 1290 roku, kiedy Cieszyn został stolicą Księstwa Cieszyńskiego, do 1920 roku, kiedy po 600 latach znowu zostaliśmy przyłączeni do Polski, bo w poprzednim czasie byliśmy autonomicznym księstwem cieszyńskim. Słyną właśnie z rzemiosła, które stało na bardzo wysokim poziomie. Do najstarszych cieszyńskich, właściwie nie tylko cieszyńskich rzemiosł, można zaliczyć rzemiosła, które były w tamtym czasie potrzebne, ażeby ludność mogła w ogóle egzystować w życiu codziennym, czyli były te rzemiosła związane z tkactwem, sukiennictwem, piekarnictwem, masarstwem. To były te rzemiosła, które powodowały, że ludność żyła na naszym terenie i pomalutku rozwijała się. W roku 1448, czyli w początku średniowiecza, powstały tak zwane cechy, których to do dzisiejszego dnia w naszym Muzeum Cieszyńskim są eksponaty typu tłoki, pieczęcie, lady rzemieślnicze. I wraz z rozwojem naszego miasta Cieszyna, podobnie jak w wielu miastach naszego kraju, rzemiosło rozwijało się bardzo silnie i bardzo, bardzo prężnie. Takie najbardziej znanym rzemiosłem, jak Państwo wiecie, było rzemiosło rusznikarskie, chociaż nie tylko, bo się okazało, że w wieku XIX-XX dochodziły nowe rzemiosła, których chluba była znana bardzo i jest znana bardzo daleko poza granicami naszego kraju. To były właśnie rzemiosła związane ze złotnictwem, zegarmistrzostwem, ze szlifowaniem kryształów. Dzisiaj dziewczyny i kobiety bardzo fascynują się na przykład kryształami Swarowskiego, a początki tych warsztatów były w Cieszynie na ulicy Bobryckiej. Podczas II wojny światowej te warsztaty zostały przeniesione do Wiednia czy do Austrii, gdzie rodzina, prawdopodobnie wnukowie o tych Swarowskich, kontynuują właśnie to dzieło i dzisiaj zachwycają swoimi pracami kobiety w całej Europie. Ale w związku z tym, że zostałem poproszony, żeby powiedzieć coś na temat rzemiosła rusznikarskiego, to trzeba powiedzieć w ten sposób. W roku 1523 zaistniał pierwszy rusznikarz w Cieszynie nazwiskiem Jerzy Puszkarz. Jerzy Puszkarz był to rusznikarz, który swoje nazwisko miał od swojej profesji. W tamtym czasie w zasadzie nie było, czy bardzo rzadko się zdarzało, żeby ktoś miał nazwiska, bardziej były osoby znane albo w związku z tym, co wykonywały, albo z jakimiś tam okolicznościami, które jakąś osobę tam
wyeksponowały i wtedy mówił się tam na przykład żartobliwie Juras Podgronia czy jakiś tam. A Jerzy Puszkarz, puszka po czesku to jest strzelba, czyli to był Jerzy od strzelby. W ogóle imię Jerzy w rzemiośle dusznikarskim przewija się naprawdę bardzo często, bo w roku 1595 przyjeżdża do Cieszyna księżna Elżbieta Kurlandzka, była to żona późniejsza księcia Adama Wacława i ona w swoim orszaku przywozi do Cieszyna Jerzego Kurlanda. Kurland to znowu jest nazwisko od krainy pochodzenia, bo była to kraina, znaczy jest kraina na Łotwie, niedaleko Rygi, jest to Kurlandia i księżna Elżbieta Kurlandzka w swoim orszaku właśnie przywiozła do Cieszyna z Dolnego Ślusarza nazwiskiem Jerzy Kurland, tak dzisiaj to się określa. I tenże Jerzy Kurland jakimś sposobem doszedł do szkiców Leonarda da Vinci, który to Leonardo jako pierwsza osoba z tego co wiemy naszkicował zasadę działania zamka kołowego. A Jerzy Kurland fizycznie wykonał ten zamek. Za chwilę opowiem, na czym to cała sprawa polega, jeżeli chodzi o zamek. Dość powiedzieć, że na przestrzeni wieku było dużo kłótni i swarów na temat właśnie pochodzenia i Cieszynek i samego Kurlanda, bo w roku 1920 na przykład Janusz Kalmar, dyrektor muzeum w Budapeszcie, powątpiewał, czy Cieszyn był miejscem sprzedaży tych cieszynek, czy miejscem produkcji. I w związku z tym był taki dyrektor Cieszyńskiego Muzeum, Wiktor Kadger, który na sympozjum w Sztokholmie ponad wszelką wątpliwość udowodnił, że miejscem produkcji cieszynek był właśnie Cieszyn. Jakoś tak przypisywano, że to była i Czynka, i Teszynka, i różnie nazywano nawet Czeczenka w pewnym okresie czasu było obowiązane. No i właśnie dzięki inżynierowi Wiktorowi Kargerowi temat pochodzenia cieszynek został całkowicie już zakończony i udowodniony. W roku 1585 powstaje w Cieszynie tak zwany cech rzemiosł wspólnych. Chodziło o to, że już wtedy poziom inteligencji jak na tamte czasy był na tyle wysoki, że ludzie już zaczęli nie wykonywać wszystko sami, tylko zaczęła się taka lekka specjalizacja, czyli na przykład do wykonania cieszynki to współpracowali i rusznikarze, i snycerze, i stolarze, i grawerzy, i osoby od obróbki cieplnej, w tamtych czasach to byli kowale, dzisiaj to robią po prostu hartownicy. Były to osoby, które musiały troszkę zdać sprawy związane z metalurgią i z takimi rzeczami już bardziej fachowymi, jakby na dzisiejsze czasy powiedzieć. No i cieszyńcy rusznikarze oprócz strzelb cieszynek wykonywali szereg innych eksponatów, które były związane z rzemiosłem rusznikarskim, czyli były to arkebuzy, pistolety, półhaki, były to prochownice, ale cechą taką wyróżniającą te wyroby był właśnie, jak to dzisiaj się ładnie określa, był to styl cieszyński. Dzisiaj to się mówi według szkoły cieszyńskiej, tak już bardzo zacnie. Na przykład do zdobienia łoża cieszynki była współpraca z rzemieślnikami, którzy się nazywali szyftarze. Szyftarza w zasadzie już dzisiaj nie ma. Jestem jednym już, można powiedzieć, ostatnią osobą, która wykonuje zawód szyftarza, bo dzisiaj zamiast powiedzieć, że ktoś wykonuje zawód szyftarza, to by się powiedział inkrustator. A szyftarze właśnie dokonywali
zdobienia, nie tylko łoża samej strzelby, ale różnych elementów wystroju wnętrz mieszkań, czyli jakieś tam zdobienie stołu, szafy i tego typu spraw. Inkrustacja, czyli to szeftarstwo, polegało na tym, że szeftarze zatrudniali w swoich warsztatach zdolnych rytowników, którzy mieli łatwość i zdolność rytowania w kości słoniowej, masie perłowej, w różnego rodzaju materiałach, które były później używane do wyzdobienia właśnie tej strzelby. Jeżeli chodzi o samą cieszynkę, to cieszynka, żeby można było powiedzieć, że jest to strzelba cieszynka, musi mieć trzy podstawowe warunki. Czyli musi być kształt, tak jak gdyby z sarnej nóżki, bo to jest w rodzaju kopytka, kształt sarnej nóżki, kształt dworza. Musi być uchwyt na trzy palce, bo w dawnych czasach nie strzelało się z ramienia, tak jak się dzisiaj strzela, tylko wtedy strzelało się z policzka, czyli przykładał się do łoża i oddawało się strzał. Zawsze żartobliwie mówię, jeżeli dlaczego wydłużono łoża czy kolby dzisiejszej strzelby? Prawdopodobnie dlatego, że dochodziło do wielkich urazów. Ktoś sobie wybił zęba albo uszkodził głowę, więc ewolucja spowodowała, że po prostu te łoża wydłużano i dzisiaj strzela się już z ramienia. Z cieszynki by nie szło z ramienia strzelić, no bo by znowu inne części głowy zostały uszkodzone. I trzecim elementem wyróżniającym cieszynkę jest właśnie zamek kołowy. Zamek kołowy polegający na tym, że działa jak dziś współcześnie zapalniczka. Czyli żeby oddać strzał z takiej strzelby, trzeba nasypać czarnego prochu, trzeba dać tam kulkę lub śrub, w zależności jaka się udało wykonać lufę. Trzeba dać przebitkę, żeby się to nie wysypało, na panewkę nasypać czarnego prochu. Kogut powinien trzymać w dziobie piryt i przez nakręcenie sprężyny wykonano iskrę, która spowodowała podpalenie czarnego prochu na panewce, a z panewki właśnie poszła iskierka do lufy i oddany strzał. Stąd się wzięło między innymi powiedzenie spalił na panewce, bo bywało często tak, że ładunek wypalił się na panewce, ale nie odpalił tego ładunku, który był w lufie. Były to zawsze strzelby bardzo ładne, niekoniecznie funkcjonalne. W dalszej ewolucji zaczęto kombinować nad tym, żeby ta iskra była bardziej gwarantowana i pewna. I później wymyślono zamki skałkowe, zamki lontowe, kapiszonowe, no i współczesne dzisiaj zamki, które powodują, że iglica zbija nabój, który myśliwy potem oddaje strzał czy jakiś. Strzelba cieszynka nigdy nie służyła do celów militarnych. Zawsze to była strzelba, która służyła do polowania i do tego do polowania, jak się to ładnie mówi, na ptactwo siedzące. I żeby podnieść wartość tej strzelby, to przytoczę taką okoliczność, że na przykład Adam Mickiewicz w księdze IV Dyplomacja i łowy napisał taki pasus, tam dochodziło do kłótni, kto zastrzelił niedźwiedzia, czy gerbazy, czy ksiądz Robak i tak dalej, i napisał w ten sposób: a cóż moja fuzyjka, niewielka ptaszyna, a jak się popisała, to jej nie nowina, nie puściła nawet żadnego ładunku, od księdza Sanguszki mam ją w podarunku. I właśnie w ten sposób już sława tej strzelby doszła tak daleko, że nawet Mickiewicz opisuje tą strzelbę, bo drugą nazwą z cieszynki jest ptaszynka. Bo chodzi o to, że to była w zasadzie strzelba
która służyła do polowania na ptactwo i dlatego się mówiło na ptactwo siedzące, czyli jakieś takie ruchy bardzo szybko nie były wskazane, bo celność wtedy byłaby inna, choć była i jest to strzelba, która ma bardzo wielką celność ze względu na długość lufy, ale musi być to obiekt, że tak powiem, obiekt stały, nieruchomy, tak, nierychliwy. Jeżeli chodzi o na przykład o sprawę luf. Z lufami była też ciekawa sytuacja, bo w zasadzie lufy były sprowadzane przez cieszyńskie lusznikarzy, bo były to lufy albo odlewane metodą traconego wosku, albo dziberowane, czyli skuwane na czpieniu, a w wydaniu cieszyńskich lusznikarzy dokonywali oni bardzo często prób odlewania luf, no ale skład metalurgiczny stali, czy tam żeliwa, które było też używane, bo wtedy się określało, że to jest lufa metalowa, ale ten metal to za bardzo wtedy nie było wiadomo, ile tam jaka jest zawartość węgla i innych składników. Bardziej na zasadzie uda się lub się nie uda. Mówiło się, że na 100 sztuk 6 ewentualnie się udało, że zrobiło, było dobrych. Takim kolejnym takim artykułem, który był właśnie przez cieszyńskie lusznikarze robiony, to były cieszyńskie prochownice i tak jak już mówiłem, było taką wspólną cechą tych wszystkich wyrobów był styl właśnie zdobienia, bo do zdobienia stosowano motywy albo biblijne, albo jakieś mitologiczne, jakieś stwory goniące zające i w zależności od wenny, od tego, co dany rytownik, czy właśnie ten szyftarz miał jakąś łatwość lub upodobania do jakichś elementów ozdobnych. Prochownica to też jest kawałek drewna. Aha, mogę jeszcze powiedzieć, że w zasadzie używano do wykonania łoża drzewa gruszy. Nigdy to nie były to drzewa o wielkiej porowatości. Chodziło o to, że właśnie do inkrustacji jest potrzebny jak najbardziej jednolity materiał, nie taki, który by nie wyeksponowane miał kanaliki, jakieś tam otworki pożywiczne i tak dalej, bo chodziło o to, że elementy zdobienia, gdyby potem trafiły się na krawędziach jakiś taki właśnie kanalik, to już to potem tak nie wyglądało elegancko. I taka prochownica składa się z takiego pojemniczka na czarny proch, z takim dozownikiem, który powodował, że porcyjkę tego prochu się przypywało. No i tutaj w części tej skórzanej był pojemniczki na kulę, na ślub, na ten ładunek, który miał być wystrzelony. Tak się paradoksalnie złożyło, że na przestrzeni lat cieszynek trochę ostało, a tych prochownic właśnie było bardzo malutko, bo są w Muzeum Wrocławiu 3 sztuki, w Muzeum Cieszyńskim 1, którą wykonałem, bo nie mieli go okule, a prawdopodobnie dlatego, że jakkolwiek myśliwy strzelbę musiał ze sobą nieść, a prochownicę niekoniecznie, bo gdzieś położył na pniaku, gdzieś w lesie, no i poszedł, no i zostało, no i tak to wyglądało. Taką troszkę ściągę. Jeżeli chodzi o taką tą stronę bardziej chlubną,
to trzeba powiedzieć, że właśnie cieszynki i wyroby cieszyńskie rusznikowe są na bardziej prestiżowych muzeach na całym świecie, od Sankt Petersburga przez Nacjonalny Muzeum w Nowym Jorku i nawet ostatnio znajomi byli w Peru, byli w Limie, w Muzeum Złota, tam też jest cieszynka, ale była opisana jako cieszynka Germany. Prawdopodobnie po II wojnie światowej wiele osób pochodzenia, tak powiem delikatnie, niemieckiego, tam znalazło azyl i tym sposobem tą strzelbą sobie jakieś tam zapewnili egzystencję. No właśnie. Czy tu jest jakiś kaliber w tym? To znaczy, tak jak już mówiłem, w zależności jak się udało tą lufę wykonać, ale długość strzelby bywała od 730 mm do 1300 mm. Długość lufy była od 58 cm do 80 cm. Kaliber był od 8 w zasadzie do 16 mm. Te 14-16 mm bardziej były stosowane wtedy już na śród ołowiany, nie na kule. Te ładunki, które były strzelane w wielkości 8, 9, 10 mm, no to wtedy już robiły jeszcze tą kulkę ołowianą. Lufy były i gwintowane, i gładkolufowe. Wszystko uzależniało, trzeba troszkę wziąć pod uwagę, że to było wykonywane w czasach, kiedy właśnie przez ewolucję ludzie dochodzili do pewnych umiejętności. I najtrudniejszą właśnie sprawą była sprawa właśnie luf i sprawa zamka, bo przykładowo taką sprężynę, powiem w ten sposób. W zasadzie wszystkie mechanizmy są umieszczane wewnątrz łoża. A w tym przypadku trzeba było zrobić ten mechanizm na zewnątrz, bo po prostu cały mechanizm nie zmieściłby się w tym łożu. Była to na tyle delikatna konstrukcja, że było trzeba to zrobić na zewnątrz. Dlatego mówi się, że to jest zamek Kurlanda, cieszynka ze sprężyną zewnętrzną. Ta sprawa polega na tym, że trzeba było po prostu takim kluczykiem naciągnąć tą strzelbę i wtedy panewka się odsunęła. Jak się zwolniło spust, kółko się zakręciło, panewkę należało potem z powrotem zasunąć. Panewka była zasuwana dlatego, miała zasuwkę dlatego, że można było sobie ładunek podsypać, tam przejść jakiś kawał drogi i wtedy nakręcić sprężynę i to wtedy właśnie by panewka by się odsunęła. No i potem jak strzelił, to zawsze sobie obok, chociaż nie byłem z tego strzelany, ale jak to mówią, każda strzelba raz do roku sama wystrzeli. Jeszcze tyle można powiedzieć, że za 2 lata zbliża się termin, zbliża się okres 500 lat działalności cieszyńskich rusznikarzy. Wystosowaliśmy pismo do ministra Glińskiego, ażeby dokonać wpisu na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W tej chwili to rzemiosło jest wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i moja skromna osoba też tam jest uwzględniona, ale chodzi o to, żeby znów nie doszło do sytuacji, że ktoś nas po prostu uprzedzi. Tak jak już to właśnie wspomniałem tego Wiktora Kargera, który właśnie musiał stoczyć bardzo silne boje, ażeby to udowodnić, że to było robione w Cieszynie, a miał tylko tą jedyną przewagę, że miał dostęp do archiwów w
Opawie. Tam są największe archiwa dotyczące naszego terenu. I archiwum Opawie wyłuszczył po kwerendach wyłuszczył nazwiska 40 rusznikarzy cieszyńskich, którzy właśnie wykonywali nie tylko strzelby cieszynki, ale wykonywali w ogóle zawód rusznikarski do początku XX wieku. Bo początkiem XX wieku zostało to wszystko uprzemysłowione, zaczęły powstawać zakłady pracy i zakłady przemysłowe, które już metodą przemysłową, nie rzemieślniczą, wykonywały strzelby różnego rodzaju. I taka ciekawostka też, 4 lata temu, czy 5, to już 6 lat temu, to było w 15 roku, czas leci szybko. Na giełdzie w domu aukcyjnym w Sztokholmie pokazała się cieszynka i jedna z rodzin polskich, która ma wolne pieniądze, przyniosła do mnie zdjęcia, żeby stwierdzić, czy to jest jakiś oryginał, czy to jest współcześnie wykonywana strzelba. No i okazało się, że podczas wojny 30-letniej, kiedy wojska szwedzkie stacjonowały w Cieszynie, to kontrybucja nałożona na mieszkańców Cieszyna była tak duża, że mieszkańcy naszego księstwa nie potrafili już tego utrzymać. I wtedy dokonano takiego chytrego, jak na tamte czasy, zabiegu. Po prostu pułkownikowi Reinwaldowi, to są fakty opisane w historii, to nie jest jakaś legenda, pułkownikowi Reinwaldowi wręczono strzelbę cieszynkę, a majorowi, nie pamiętam teraz nazwiska, jest napisane, że strzelbę niższej jakości, czyli prawdopodobnie mniej wyzdobioną. No i tu się okazało, że po 400 latach ta strzelba wróciła do Cieszyna. Ta rodzina ją zakupiła, przywieźli ją do warsztatów. Można powiedzieć, w idealnym prawie, że stanie, drobne tam poprawki tylko były, drobne doklejenia, ale w metce w domu aukcyjnym było napisane, że jest to strzelba po tradycyjnej rodzinie wojskowych. Miała ta strzelba, czy ma, bo jest fizycznie u rodziny polskiej, miała znaczek Jerzego Kurlanda, to jest takie słoneczko, i GK, Georg Kurland. No to udało ponad wszelką wątpliwość, że to była właśnie ta strzelba, czyli jak zatoczyła krąg. I cała sprawa polegała podczas wojny 30-letniej na tym, że jak się zorientowali wojskowi szwedzcy, to wycofując się z Cieszyna, po prostu złupili wszystkie zakłady rusznikarskie i wszystko to, co rzemieślnicy mieli, po prostu zabrali i wywieźli do Szwecji. Jeden z tego jest plus, że jest tam największa kolekcja cieszynek w Sztokholmie, a na pewno Państwo pamiętacie, że 4-5 lat temu, podczas tej wielkiej suszy, jak Wisła wyschła, to było widać, ile drogą wiślańską, że tak powiem, było przygotowywanych artefaktów, które były przygotowane do wywiezienia właśnie do portu i później do Szwecji, a w międzyczasie zatonęły Wiśle. Także dzisiaj jest taka sytuacja, że chcąc zbadać historię naszego księstwa, bo to oprócz cieszynek i tych strzelb zbudowanych w Cieszynie, to Szwedzi nawet całe archiwa wywieźli. I dzisiaj, kiedy nasze miasto obchodziło rocznicę 1200 lat istnienia, to historycy, którzy wydali piękne 3 tomy dziejów Cieszyna, to właśnie jechali do Szwecji tam, żeby zbadać i pewne rzeczy udowodnić, uściślić, żeby te dzieje Cieszyna były
jak najbardziej opisane zgodnie z prawdą historyczną. Rzetelnie. Co? Rzetelnie, tak, zgodnie z prawdą historyczną. No to cóż więcej powiedzieć. No, tak się składa, że rzemiosło nasze, właśnie nie tylko nasze, w całej Europie i na świecie rzemiosło tak pomalutku jest wypierane przez XXI wiek, przez technikę, ale jednak są osoby wrażliwe, które na przykład zamawiają strzelbę, czy jakieś prowodnice, czy innego typu rzeczy, bo to i meble, i to. Są osoby, które mają za szczyt honoru mieć coś wykonane ręcznie, aniżeli metodą przemysłową. Bo chlubą każdego rzemieślnika, każdego twórcy, artysty jest to, że jeżeli coś wykona, ktoś to odkupi, to czyli cząstkę z siebie daje potomnym, żeby to przetrwało. Dzięki wrażliwości osób, które mieszka na naszym terenie, możemy dzisiaj jeszcze właśnie wykonywać te strzelby, możemy razem z synem próbować jak najdłużej przechować to rzemiosło, które było autentycznie na naszą chlubą i wielkim zaszczytem, że coś takiego w naszym księstwie i w Cieszynie się wydarzyło i trwa. Bo trzeba powiedzieć, że na przestrzeni XX wieku to ostatnim ruszykarzem był taki pan Jerzy Krzemień, ale on już w zasadzie tylko dokonywał napraw. Mieszkał niedaleko teatru. Dokonał napraw, a w związku z tym, że miał problemy z okresu II wojny światowej, no to musiał się przeprowadzić na czeską stronę. No cóż tu jeszcze powiedzieć? No, jeżeli chodzi o same strzelby, same rzemiosło rusznikarskie, to w zasadzie dzisiaj rusznikarze są bardziej serwismenami, dokonują wymian podzespołów. Tego rękodzieła w zasadzie już odchodzi. Mam kontakty z Akademią Konserwatorską w Toruniu. No to tam właśnie nawet mówią profesorowie, że uczą studentów tylko teorii. Nie ma za bardzo gdzie fizycznie złapać młotek, pilnik, coś popracować, a jeżeli ktoś nie uderzy się młotkiem w przysłowiowy palec, to nie zrozumie tego, że trzeba uważać, że trzeba coś. A to taka żartobliwa dygresja. I tyle jeszcze mogę powiedzieć, że przy warsztacie funkcjonuje Izba Cieszyńskich Mistrzów, tak zwana, bo tak to nazwałem, w której eksponujemy parę rzemiosł, bo oczywiście nie sposób wszystkie wyeksponować ze względu na ciasnotę. Próbujemy jakoś miasto zochocić, żeby tam jeszcze dołożyli jedno pomieszczenie. Ale jest tam w izbie parę nazwisk, które rozsławiły Księstwo Cieszyńskie na przestrzeni XX i XIX wieku, bo na przykład jest pani Helena Karpińska, introligatorka, uczennica znanego introligatora Rycmanika, która cała została z rodziną zesłana na Syberię, wróciła później już nie do Warszawy, tylko do Cieszyna i pięknie oprawiała, bo już niestety nie żyje, książki w skórze, tematycznie, ręcznie malując, tematycznie w zależności czego dotyczy ta publikacja i uhonorowana wieloma nagrodami. Jest Franciszek Korak, znany cieszyński złotnik, jeden z nielicznych złotników polskich, który miał prawo bicia swojej pieczęci
na swoich wyrobach złotych. Robił pas do królowej belgijskiej, robił pas do Leonida Breżniewa. No takie były czasy. I robił pas do cieszyńskiego rektora, do burmistrzów, do człowiek, który rozsławił technikę filigranu na bardzo, bardzo szeroko w kraju i za granicą. Ciekawostką jest to, że na przykład też jakim sposobem posiadł wiadomości dotyczące właśnie filigranu, bo filigran w zasadzie przywiózł do Polski królowa Bona z Włoch. To też świadczy o tym, jaki był przepływ informacji technicznej, rzemieślniczej z południa Europy, z krajów może nie tyle bardziej rozwiniętych, ale z krajów, w których właśnie żyły osoby, które dzisiaj są honorowane najwyższymi godnościami, czyli Leonardo da Vinci, Michał Anioł i tak dalej, całe spektrum tych wielkich postaci. I te nowinki docierały do nas bardzo szybko, a że mieliśmy ludzi zawsze zdolnych, no to szybko wprowadzały to w życie i dawały sobie z najtrudniejszymi rzeczami radę. Nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytania, czy jeszcze coś tam? Ile Pan wykonał takich cieszynek? Wie Pan, to liczyłem, to ich było gdzieś około 50, a w tej chwili myślę gdzieś około 65-70. No to też wydaje się dużo, ale z drugiej strony rzemiosło prowadzę już od prawie 50 lat, także troszkę czasu upłynęło. Wielką przyjemność sprawia mi i w tej chwili nam, jak mamy możliwość renowacji i naprawy wyrobów właśnie dawnej sztuki rzemieślniczej. I powiem Państwu, że kilka lat temu, kiedy żył jeszcze nasz przyjaciel Mariusz Makowski, przyniósł do mnie do warsztatu parę pistoletów, które w roku 1857 na wystawie w Paryżu zdobyły złoty medal. Była to para pistoletów wykonane przez Karola Werlika. Dzieło nieprawdopodobne. Oprócz tego, że pięknie w kształcie pistolet inkrustowany i tak dalej, to największą tajemnicą jego twórczości było właśnie złocenie wszelkich ornamentów na elementach metalowych, czyli na lufie, na zamkach. I to takie misterne złocenia, które dzisiaj się w zasadzie już nie wykona. Owszem, można by było wykonać jak w galwanizerni u złotnika, idzie wszystko pozłocić, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w roku 1850 to niekoniecznie jeszcze był prąd w niektórych sytuacjach, nie? Chociaż w Cieszynie już były początki i próby. Karol Werlich robił te złocenia metodą jeszcze amalgamatu, czyli wypalania rtęci z złota i tak dalej, cała ta technologia, którą wymyślili kiedyś tam alchemicy. I to właśnie doskonale pokazuje, jak na przestrzeni wieków, gdyby nie rzemiosło, to byśmy dzisiaj nie byli na Księżycu, bo te początki były skromne, spartańskie, ale przez właśnie pomysły jeden do drugiego wszystko postępowało bardzo mocno. Także byłem niedawno w Petersburgu, w Ermitażu, te same są eksponaty cieszyńskie, no naprawdę robi to wielką dumę człowiekowi, jak widzi wyroby swoich współziomków, rodaków i tak dalej. Ja chciałam zapytać, jak długo trwa wykonanie takiej gotowej strzelby? Ile Pan czasu musi na to poświęcić? No w moim przypadku trwa to około 3 do 4 miesięcy. Mhm. Bo
tak już mówię, żeby wykonać taką strzelbę, to w roku 1595 wymyślono cech wspólnych. A żeby wykonać taką strzelbę, to w zasadzie musi współpracować 7 rzemieślników. Bo to musi być stolarz, szybterz, ślusarz, grawer. No, zamki robili na przykład w tamtych czasach zegarmistrze. Te zamki takie bardziej skomplikowane, bo takie proste zamki to tam jeszcze kowal potrafił coś ukuć, ale takie już właśnie precyzyjniejsze to już potem robiły osoby, które miały albo dostęp do narzędzi i tak dalej. Ciekawostką też jest to, że w średniowieczu nie było prądu, nie było maszyn, a precyzja wykonania niektórych eksponatów jest wręcz nieprawdopodobna. Jest faktem, że dzisiaj tak próbujemy to odkrywać, tą tajemnicę tych rzemieślników. Oni mieli jedną wielką przewagę nad dzisiejszymi nami, czyli mieli czas. Nie było trzeba robić na komórkę, na benzynę, podatki i tak dalej. No. I za to, że różnikarza w przypadku moim zatrudniał jakiś tam hrabia czy jakiś właściciel ziemski, to dał rodzinie jedzenie, a ten po prostu robił i tak dalej. Siedział i robił. Już była jakaś tam współpraca. Dzisiaj to wszystko wygląda inaczej, to musi być szybko, bo po prostu. Podatki. Tak to właśnie wygląda. Ale panie państwu, na przestrzeni lat, jak mam przyjemność wykonywać, bo mógłbym już siedzieć z domu i trzymać nogi pod pierwszy ruch, to sprawia to człowiekowi naprawdę wielką przyjemność, żeby coś zrobić, żeby komuś się spodobało, żeby znowu coś odkryć. Bo miałem też przyjemność taką współpracować z takim panem Janem Polokiem, który pracował w Celmie w narzędziowni i on pracował jeszcze przed II wojną światową w takiej firmie Adamek. To była firma, która w Cieszynie miała na ulicy Ślutarskiej swoje warsztaty i tam wykonywali narzędzia skrawające wszystko ręcznie. Czyli pilnik, raszple, frezy i tak dalej. I pamiętam, jak pan Polok na przykład robił do spółdzielni jedność frezy do frezowania pionków, szachów i tak dalej. I on to wszystko robił ręcznie i nacinał te rogi. I robił to z taką precyzją, że dosłownie do 10 mm, nie powiem do setnej, ale do 10 mm. Był postęp. Mam jeszcze raszple od niego, czyli te pilniki do drewna, co robił. Także i mieli swoje takie tajemnice, że to naprawdę aż się wierzyć nie chce, jak ludzie czuli, że coś trzeba zrobić, a nie wiedzieli za bardzo jak. I tak próbowali. I na przykład. Robili, trzeba było utwardzić metal. To żeby go utwardzić, a jak to było zwykłe jakieś takie żelazo, to za bardzo to nie szło, mógł kombinować w wodzie, hartować w oleju, w czymkolwiek. A taki właśnie pan Polok, czy pan Niemiec, bo jeden jeszcze raz pan Polok, drugi, przepraszam, Niemiec, to wymyślili, że trzeba te elementy dać do metalowej puszki, włożyć do pieca, obsypać włosem końskim, kopytami i tak dalej, bo z tych wydzielała się właśnie węgiel, który wzbogacił to żelazo i wtedy już można było to zahartować. No. I takich właśnie sytuacji można przydać bardzo dużo i cała sprawa polega na tym, żeby to możliwie młodym ludziom przekazać, żeby może ktoś złapał jakiś bakcyl, żeby to opisać. I potem nie ma się co dziwić, że przyjeżdżają znajomi właśnie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i mówią, kurczę, jak to zrobić? A nie to za bardzo, idzie sprawdzić, jaki jest przekrój, jaki jest ziarnistość, jakiegoś materiału i tak dalej. Idzie to sprawdzić, ale jak to poprawić? Dzisiaj jest w Cieszynie problem ze studnią trzech braci.
trzeba ją, bo rdzewieje, bo niszczy je. Konserwator mówi, o nie, nie, to nie chodzi tylko o to, żebyście to pomalowali. Tam trzeba wejść do tego materiału, żeby go od środka nie ruszyło i nie gryzło po naszym. No. Także no, kto to może zrobić? No właśnie starzy pomocy jeszcze to wiedzą, jak by było do tego podejść. No to by było z mojej strony na tyle. Czy jeszcze jakieś Państwo pytania mają? Padło tu przed tym pytanie, ile taka strzelba kosztuje. Ja to powtórzę. No to znaczy, to jest bardzo prosta odpowiedź. Wszystko zależy od ile kto powoli kieszeni. Nie, bo może kosztować 5, może 10, może 20. W tym przypadku troszkę będzie kosztowało, bo jest bardzo dużo elementów właśnie inkrustowanych i złotem, i srebrem, także to po tym siłą rzeczy. Jest trochę hebanu, jest trochę masy perłowej. Także no siłą rzeczy, ale tak mówię, no. A czy taką intarsję też, czyli drzewo drzewem łączyć też? Tak, tak. To znaczy w tym przypadku stosuje się bardziej inkrustację, aniżeli intarsję, bo intarsja to jest drewno z drewna. No. Intarsję bardziej stosują dzisiaj ebeniści, czyli kolejny zawód, który odchodzi w absolutnym tempie. A ebeniści to byli ludzie, jest przykład wspaniałego w muzeum sekretarzyka tego lotka, prawda? Jak się przyjdzie, to strzelam tam tyle blatów, szufladek i tak dalej, to wykonują ebeniści. Wykonują to jako funkcjonalność i jako dzieło sztuki i do tego piękne. Także to. A później właśnie dali to szyfnarzowi, czy tam włożył gdzieś tam jakiś kwiatuszek, a tu jakieś te. No także zrobiłem swego czasu też na przykład laskę do Rady Miasta Cieszyna tylko dlatego, żeby uświadomić młodym radnym, że kwiat cieszynianki, że rzemiosło szyftarskie, że to w Cieszynie było. To nie chodzi o to, żeby sam siebie lansować, bo już w moim wieku już tam nie potrzeba tego aż tyle, ale chodzi o to, żeby młodym ludziom uzmysłowić jednak, gdzie mieszkamy, co robimy i tak dalej. Wszystkie te wioski dookoła mają swoją historię, swoją tradycję, którą trzeba. Wam to nie trzeba mówić, bo macie tu pięknego człowieka, który wam o cichociemnych zadbał i tak dalej. No tak, ale to jest dziedzictwo, to jest pamięć. No, jeżeli to jest, co zniszczymy, to będziemy o tyle ubożsi. Czy można by było podejść bliżej, zerknąć, jakby Państwo mieli ochotę zobaczyć, tak? A my Panu Jerzemu bardzo serdecznie dziękujemy za cudowny wykład. Taka mały upominek od nas. Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że brawo Wam. Proszę sobie pomyśleć, jeżeli Państwo mają ochotę pozaglądać z bliska.